dobry, moi drodzy. Podejrzewam, że większość z Was zna sklep Decathlon. Ja znam go bardzo dobrze i dość często tutaj jestem, bo to jest takie miejsce, w którym kupujemy rzeczy, których potrzebujemy na gwałt i nigdzie indziej ich nie ma. Na przykład zwykły, sportowy strój kąpielowy dla córki na basen. Albo odzież termiczna na narty. Albo krótkie, sportowe spodenki do uprawiania sportu. No i właśnie, tak sobie pomyślałam, zainspirowana pewną rozmową, że sprawdzimy, czy w Decathlonie, poza tym, że są te takie podstawowe ubrania sportowe, funkcjonalne, można też kupić coś modnego. Czy ja znajdę tutaj jakieś fajne sportowe stylizacje? Serio, nie mam pojęcia. Jestem sama bardzo ciekawa. Także nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam Was i od razu napiszcie na dole, co kupujecie w Decathlonie. I dajcie łapkę w górę za ten film. Idziemy! Dobra, zaczynamy od butów. Czy tutaj są jakieś fajne, modne modele? No nie wiem. Zaraz do łask wrócił ten model Pumy. Kojarzę go z Instagrama, z stylizacji. Nie wiem, jak on się nazywa. Ale wiem, że kosztuje 250 zł. To jest taka chyba normalna cena, jak na oldschoolowy model. Mam z różowym elementem. A wszystkie te inne buty, no nie wiem, może wy mi napiszcie, czy coś wam tutaj wpadło w oko. Czarno-złote, no takie buty nosiłam, słuchajcie, w liceum, w takim połączeniu kolorystycznym, tylko miałam Adidasa, pamiętam, czarne ze złotymi paskami i to był po prostu obłęd. Tu takie przewiewne, miękkie, może do biegania, ja się, o w ogóle, wyjaśnimy tym słowem wstępu, powinnam to powiedzieć, że w ogóle nie znam się na tych wszystkich sportowych rzeczach, nie wiem, jakie buty są do biegania. Ale w Decathlonie chyba jest całkiem niezła nawigacja, nie? Że tak jest wszystko fajnie opisane. Na przykład tu buty do chodzenia. Ciekawe, czy mają też buty do leżenia. Oh well. Nie no, to dla mnie to jest okropne, nie? Takie bez sznurówek, ale te okropne buty kosztują 100 zł, więc moim zdaniem to nie jest tanio. Bo na przykład w Outlecie można kupić markowe buty Nike, Adidasa, Pumy, ASICS-a czasami. Za stówę i to takie naprawdę fajne model. To... Nie, nie. O, czekaj, chodź. Musiałam powiedzieć, że są... Ej, ale te Adasie są zarąbiste. Z zielonym elementem. Te są naprawdę fajne. Do wielu stylizacji, też takich lifestyle'owych. Zarąbiste są te buty. Naprawdę, podobają mi się bardzo. 190 zł. A tam już są męskie, ale one też są z tych... Życzę. Chodź po stronę. Faktycznie, no, to są takie... No dobra, jesteśmy na dziale strojów sportowych i co mnie zdziwiło, że tu jest bardzo mało promocji. Są jakieś tam pojedyncze modele. Dość mocno rozmiary są przybrane. Przydałby mi się taki strój bandażowy. Dziewczyny, pomocy, jak to się nazywa? Taka góra z odpinanymi ramionczkami, bo on jest super do opalania. 50 zł kosztuje sama góra. Dół 29 albo 59, to wcale nie jest mało. Nie wiem czemu, myślałam, że w Decathlonie będzie po prostu tanią. Tutaj mamy taki, o, za 69, początkujący, ale co, początkujący bikiniarz? O co tu chodzi? I tutaj, słuchajcie, mamy opisane różne góry. O, to jest fajne. To mi się podoba, góry i doły, ale to są modele, które się chyba odnoszą do tych strojów robionych właśnie przez Decathlon, ich markę własną. No to na przykład mi się w ogóle nie podoba, ale taka góra, jeszcze zależy jaki dół, no ale nie ma za bardzo tutaj w czym wybierać. Niemniej jestem pod wrażeniem, że jest dużo takich, o wow, jaki ten jest tani i ładny. Jest dużo takich po prostu ładnych bikini, nie tylko są stroje sportowe, ale mam ochotę przymierzyć taki, o Jezu, jaki ten jest ładny. Jakiś taki strój, wiecie, jednoczęściowy, sportowy i zobaczycie, jak będę w tym wyglądać. Czy on mi odbierze całą kobiecość? Tu fajna góra, możemy nosić jako to. Ej, to jest spoko. Dobra, wybieram coś, co przymierzę. O Jezu, nie. Takie zabudowania zawsze skracają nogi. Okej, okay, jest dział promocji. Ale tutaj niestety, jak znajdziesz sobie górę, to już jest gorzej z dołem. Mam kilka tutaj rzeczy do przymierzenia. Może sparujemy to z takimi bucikami specjalnymi do wody. Co ty na to? Zobacz, jakie fajne. Tu różne klapensy. O, mam te klapki Roxy. Mam je chyba, nie wiem, z 7 lat. I wcale nie są jakoś super zniszczone. Mam też hawajansy, ale takie z krótszymi tymi paskami i są turbo, turbo niewygodne niestety.
To jest raj po prostu, raj trzech pasków. Do wyboru, do koloru, różne fasony, różne kolory, ale takie kolarki by mi się przydały z paskami, bo mam takie długie leginsy i przemycam je czasami właśnie w takich zwykłych stylizacjach. Duży sweter, na przykład jesienią, fajne buty. Także zobaczmy, one są chyba wielkie. Dobra, to sobie wezmę, ta XL. To jest takie krótkie spodenki z takim czymś wystającym. Ja nie wiem, jak to wygląda. Nigdy czegoś takiego nie mierzyłam. Mierzymy to? Mierzymy. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Zobaczymy M-kę. Fajne, nie? Mhm. To weźmiemy L-kę. Pamięta czas, jak się takie koszuleczki nosiło. Ja mam taką. Żonobijka. Żonobijka, ale ta stówę... To no nie drogo. Jest, to nie jest deal jakiś super. Chociaż ta też jest za stówę, nie? Ale czy ja mam ochotę to mierzyć? To jest taki, o wow. Nie, nie, nie. Mamy dalej, moi drodzy. Co tu? Takie brzydkie leginsy, jakiś, co to jest za kolor w ogóle? Ja nie powiem na głos, ale możecie napisać. Jaki to jest kolor? Napiszcie. Leginsy dwukropek. I jaki tu widzicie kolor? Te i te obok. No to jest jakieś, to są kolory ziemi. Może dla takich lasek, które ćwiczą jogę i są blisko natury, nie wiem. Ale co tu jeszcze? No taka nuda tu jest. Te leginsy, tutaj też jakieś takie bawełna. 60 zł za takie bawełny. To ja bym sobie w Pepco kupiła za 20. Aha, zwają nas. Na imprezę w stylu lat 80. to by było super. W dotyku jest po prostu straszne. Straszne. No zobaczcie, tu jesteśmy na dziale promocje. I nic nie znalazłam. Dobrze, że nie biorę udziału w żadnym wyzwaniu typu ubierz się w Decathlonie, bo bym pewnie przegrała. Ale znalazłam bardzo fajne biustonosze sportowe. Tak patrząc na ten manekin, fajne plecy i one akurat są z przyjemnego materiału. Tu też taki różowo-brzoskwiniowy kolor. Nie, te są fajne. 44 zł. Jest ok. Może sobie przymierzymy. Tutaj chciałam pochwalić Decathlon za te buty do fitnessu i sportów na świeżym powietrzu, bo wybór jest bardzo duży, niektóre wyglądają naprawdę dobrze. Ceny zaczynają się od 89, nawet 69 zł. I wybór jest duży, to już mówiłam, i obok jest bardzo dużo staników sportowych w naprawdę różnych cenach. Naprawdę różne są ceny i mamy już kilka takich stylizacji, że padniecie, także oglądajcie ten film dalej. Już niedługo pójdziemy do przymierzalni. To jest dla mnie hit. Za 15 zł. I taka oldschoolowa torba. Nie za duże, na siłownię, dla dziecka na basen. Wygląda jak modna bagieta. No patrzcie, jaka modna. Fajna, nie? Naprawdę mi się podoba. Ciekawe, czy jest trwała. Czy ktoś ją kiedyś kupił? Piszcie na dole. Czy kupimy tutaj modne sandały? Wątpię. Na pewno wygodne. Ale niekoniecznie takie, które będą dobrze wyglądać na nodze. Chociaż te można fajnie ograć, na przykład białymi spodniami z szerszą nogawką. Tego jakiś topik bez pleców. I to wszystko. Nie wyobrażam sobie takich butów na przykład z sukienką. A szukamy też takiej dużej, ciepłej, mięsistej bluzy, która pasowałaby do leginów. I szukamy je również na dziale męskim. Tutaj jest też dużo... O! Są różne polary. Tutaj jest taka mięsista bluza, ale... No nie, no ta góra mi się nie podoba. Ale właśnie o coś takiego mi chodzi. Tylko w ogóle zupełnie inny fason. Także szukamy dalej. Także jak nie dacie subskrypcji, to wiecie, co was czeka. Na dziale męskim są takie basicowe bluzy za 119, ale one nie są mięciutkie. Nie są mięciutkie. Patrzę z daleka, modne paski, ale z bliska... No nie, ta bluzka jest luźna, bezkształtna, ma dziwny dekolt i wysoką cenę, jak na coś tak zupełnie zwykłego. No nie. Super kolor i znowu fason, cenę... No nie. Tutaj taki luzacki dział, zobaczcie. NBA, Los Angeles Lakers. O. Kiedyś mojemu Piotrkowi takie kupowałam żonobijki na siłowni. Tylko że streka. Fajne, to jest fajne. Jakie fajne buty. A to są męskie niby za 300.
buty. Zarąbiste, ja bym nosiła takie buty. Moi kochani, dajcie znać, czy mi takie pasują. Nie mam jak przymierzyć, bo nie mam skarpy. Fajne? Są mniejsze rozmiary. Space Jam. W ogóle Space Jam to jest pierwszy film, na którym byłam w kinie. Pierwszy raz w życiu, jak byłam w kinie, to właśnie na Space Jam. I te buty mi się kojarzą z tym filmem. Ale zarąbiste. 429. No nie ma tutaj tak. Ale ja wiecie, na co liczę, że tu znajdę... O, czapeczki są moje ukochane. Dużo mam tych czapeczek. I teraz wam też powiem w tajemnicy. Dokładnie taką czapeczkę mierzyłam ostatnio w Caesar Designer Outlet Gdańsk i ona była za 69 albo 59, a to jest za 109. Więc po co przepłacać? Po co przepłacać? Przepraszam bardzo. Przepraszam, gdzie znajdę duże mięsiste bluzy? Musimy nie przeszkadzać. A, dobra, sorry. Nie było pytania. Wiecie, że ja nigdy w życiu nie byłam na rybach? A złapałaś dorsza, o. Ale lubię dorsza zjeść. Czy pasuje do mnie taki zestaw, czy ja mogę wrzucić rybiarką? Rybiarką? Wędkarką! Zaczynamy mierzenie. Nie mogę już dłużej z wami rozmawiać, bo pewnie słyszycie, że znowu nadwyrężył się mój głos. Także zgodnie z zaleceniami lekarza ja oddam się teraz w milczeniu i kolejne rzeczy będę mierzyć z napisami, a wy komentujcie na dole, co najbardziej wam się podoba, a co jest tragedią. Modne ubrania, no tak niekoniecznie, no trzeba mieć dużo szczęścia, tak mi się wydaje, żeby tutaj coś fajnego znaleźć. Mi tego szczęścia dzisiaj zabrakło, jeżeli chodzi o ciuchy. Mierzyłam kilka fajnych zestawów sportowych z takimi króciutkimi leginsowymi shortami, one były rewelacyjne, ale nie było mojego rozmiaru. Natomiast ten ogromny wybór staników sportowych, którymi tak się zachwyciłam, fajnie wyglądał na wieszaku, ale czy te biustonosze tak dobrze trzymały biust, jak ja lubię? No nie. Czy były z takich tkanin, jak ja lubię? Też nie do końca. Więc dużo się namierzyłam, nic dla siebie nie znalazłam.
ale pozytywna część tej historii i optymistyczne zakończenie to stroje kąpielowe, bo tutaj naprawdę byłam w szoku. Prawie wszystkie leżały super, bardzo dobrze modelowały. Były wykonane z bardzo grubego materiału, który też był super elastyczny, no i przez to modelował sylwetkę. I co mnie zszokowało, tak pozytywnie mnie zagięło, to że te stroje, które na wieszaku wydawały się nudne, bezpłciowe i odbierające wszelkie kobiece kształty, tak naprawdę je podkreślały, tuszowały to, co było trzeba. I te stroje dwuczęściowe z kolei, z jednej strony miały sportowe fasony i bardzo dobrze właśnie trzymały biust, ale z drugiej wyglądały super sexy. Więc gdybym nie miała tylu strojów kąpielowych w mojej szafie, to bym sobie dokupiła na pewno. Także dajcie znać, jak ten odcinek Wam się podobał. To totalnie coś nowego i świeższego niż Zara, której już naprawdę mam dosyć. Także moi drodzy, czekam na Wasze komentarze, łapki w górę. Trzymajcie się i życzę Wam samych słonecznych dni tego lata.